Cześć wszystkim, znowu PM7, ściąg Baldur's Gate 3. Dobra, chciałem trochę pobuszować jeszcze tutaj po wiosce. Otworzyłem tą skrzynię. Okazało się, że mam tutaj jakieś ciekawe rzeczy. Stura niewidzialności. Strzała kwasowa. Hełm przyspieszenia. Gładki początek. Na początku walki postać nosząca zyskuje impet na 3 tury. To jest impet. Pośpiech przyspiesza kroki o objętej działaniem istoty i szybkość ruchu wzrasta o 1,5 metra na cały pozostały czas trwania tego efektu. Efekt kończy się, gdy zostanie unieruchomiona, obezwładniona, powalona lub spowolniona. Damy to może Willowi. Możesz to założyć? Skoro i tak nie widać twojego kapelusza. Musimy ci jakieś szaty znaleźć, Will. Dobra. Zatem chyba... Nic. Przez przypadek cię kliknąłem. Dobra. W skrzyni już patrzyliśmy. Nie wiem. Dobra. Idźmy w stronę może tego polowania na czarownicę. Dla Willa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wychudły strachom. Szybkie jeszcze tak. Cyk, cyk. To nie wiem właśnie, czy to będzie nam potrzebne, czy nie. Tutaj coś mamy. Puste gniazdo, to musimy zobaczyć. Zgniłe kurze jaja, fuj. Dobra, to idziemy w tym kierunku. Tu jest jakiś obóz. Przyjrzyjmy się mu. Drużyno, gdzie jesteś? Trochę irytujące, że czasami się gubią i zostają z tyłu. Sztylet plus jeden. Pieczone mięsko. Beast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Śledztwo, zwinne dłonie. Może manipuluj sztyletem, aż wysunie się z mięsa. Nie możemy tego zgasić wodą. By your clumsy the blade snaps in two. Oh, szkoda. Sharp metal fragment pokes out. Przydałby się ten sztylet plus jeden.
A cóż. Zapasy obozowe. Do rozbrajania pułapek. Mijący koszyk. Ora, ktoś tutaj obozował, a my mu zniszczyliśmy sztylet. Sorry. Dobra. Chyba mieliśmy iść w tym kierunku. Wygląda na to, że chyba nie przejdziemy. My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps? The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. What's that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Nie zrozumiałem ani jednego słowa, które wypowiedział ten człowiek. Rozmawiam z myszą czy z kotem? Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Co? There, middle of somewhere. Przyjemny wystrój. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Dlaczego tak mówisz? Czy to przedstawienie będzie miało jakąś puentę? Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. What's better? Ki diabeł? A devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Dlaczego miałbyś mi pomóc? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Stradałeś myśli, jeżeli sądzisz, że będę układał się z diabłem. And what is madness? But a denial of reality. Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope
has been whittled down to the very marrow of despair. That's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Jest dużo opcji, które by sprowokowało walkę. Ale nie wiem, kto by w tym momencie myślał, że to jest dobry pomysł. To ja będę śmiał się ostatni. I've always wondered what a laughing mind flayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Okej. Okay. Jedną z lepszych rzeczy w głównych fabułach gry jest wtedy, kiedy nie wiesz, co się wydarzy następne. Więc to była jedna z takich rzeczy. Może kompletnie nieprzewidywalna, ale również przez to ciekawa. Dobra. Czy możemy przeskoczyć przez to? Zdecydowanie polowanie na czarownicę jest po drugiej stronie tego pasma gór, jakby tego nie nazwać. Spróbujmy. Max Waterdeep. Gale, nie wyglądasz najlepiej. Masz magiczny głód. Dobra, zapiszę i zobaczymy. Ah, glad you've a moment for me. My predicament. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Możemy go sperswadować. Dobra, możemy wybrać ten właśnie medalion Komiry. Tańczące światła. No, weź to sobie. Thank you. Hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I hate to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Cieszę się, że czujesz się lepiej. Twoje schorzenie brzmi bardzo nieprzyjemnie, delikatnie mówiąc. It's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Nie ma o czym mówić. Cieszę się, że mogłem pomóc. My lord, I bow to your boundless kindness. Momencik, daliśmy tobie jakiś artefakt. Nie, to chyba to co poświęciliśmy. Dobra, przy najbliższej okazji trzeba będzie wydzielić coś innego na przyszłość. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Czy dobra? Ready.
Czwarty poziom. Zastanawiam się, czy powinniśmy się tutaj znajdować. Coś ciekawego się tutaj wydarzyło. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Czy możemy pogadać z tymi hienami? Eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. She'd eaten, feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come, see, my flesh becomes new flesh. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones, and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Zaatakuj, póki zwierzę jest bezbronne. Potrzebujemy dodać sobie premię? Czemu? Błogosławieństwo? Nie będziemy. Dobra. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn. Ej, towarzyszom się to nie spodobało, jeżeli tak to można nazwać. Jest więcej spuchniętych hien. Domyślam się, że nimi też się trzeba zająć w taki sam sposób. I domyślam się, że jeżeli za bardzo się podejdziemy tutaj, to oni się na nas rzucą. Okej, dobra. Bierzmy się do roboty. Will. Właśnie, tak mamy. Do następnego awansu 1000 punktów doświadczenia. No to sporo. No, Gail. Dobra. Stań tutaj. Serduszko. Biegnij tutaj. Też im przywalisz. Tak, oni chyba mają dwie tury. Zanim się zamienią w to coś. Ty się wycofaj trochę. Dobra. Chyba zwołasz swoich. Dokładnie. Watch it. That hyena's going for help. Dobra. Serduszko. Czyli przywołamy sobie gdzieś tutaj sobowtórę. To ciekawe. I jak dużo ich to zwabi. Will, czy jeszcze dużo punktów ruchu? Jesteś w stanie tutaj się ruszyć? Gail. Tutaj.
Listy pocisk. Biłeś. Serio, Gale. No choice but to keep going. Best be on my way. Dobra. Przynajmniej żadna z nich się nie zamieni. Możemy kogoś zainspirować. Mam trzy bardowskie inspiracje, jakby co. Że zainspiruje Gale'a. Jego rzeczy najbardziej się przydają, jeżeli trafiają. Gale, nic nie masz już. Też nie. Will, podejdź tutaj trochę bliżej. Dobra, zobaczmy, co oni wymyślą. Kipiący gniew. Jakoś ten sobowtór chyba nie dużo nam daje. Dobra. Obrzygacz następny się będzie ruszał. Jakie mam zasięg uśpienia? Jestem trochę poza zasięgiem. Ten myśliwy się zaraz ruszy. Uśpimy. Czy jeszcze mogę uśpić? Nie. No to cyk. Dobra. I schowaj się tutaj. O, chyba się zajął. Pierwsza osoba, która zajęła się sobowtórem. Tak. Dobra, zobaczmy. Pewnie ten gość się będzie ruszał. Zachowamy na niego kwasową strzałę. Tego gościa pewnie przekliniemy Willem. Więc najpierw chcemy się pozbyć tej hieny. Dobra, tak na przyszłość, czym ci chcemy prze... Zręczności i siły. Pewnie będziesz atakować wręcz, więc pewnie siłę ci przekliniemy. A póki co zdejmijmy tą hienę magicznym pociskiem, bo chcę, żeby zginęła w tej turze. Idealnie. I Will... Gale znaczy też się cofnij. Dobra. Dobra. Na niego będziemy zużywać tam nasze kwasowe strzały. Ten myśliwy się następny rusza. Spróbujemy coś z nim zrobić, jeżeli będziemy mogli. Najpierw zauroczymy siłę tego gościa. Podejdź tutaj, chyba będzie lepiej niż nie. Sobowtór powinien dać ci chyba bonus do ataku, z tego co pamiętam. Użyj też przeszywający atak. I chybiłeś. Bardzo niedobrze, Will. Znaczy, Will. Dobra. Tyle twojej rzeczy. Możemy kogoś z nich zatrzymać. Na przykład tego myśliwego, który się będzie ruszał jako następny. Albo możemy pomóc z tym gnolem. Dobra, momencik. Możemy też sobie dać błogosławieństwo, tak?
bo nie mamy błogosławieństwa. Dobra, spróbujmy to. No nie, sobowtór zniknął przez to. Ups. Dobra, podejdź też tutaj. Zablokuj ścieżkę, mam nadzieję. Możemy uśpić jeszcze jednego gościa? Możemy. Ma zauroczoną siłę, to mam nadzieję, że nie będę potrzebował się nim przejmować. Gnolikieł, czy myśliwy? Myśliwy już się ruszył, więc może tego gnolego kła uśpimy. I zostań tutaj. Czy coś jeszcze więcej potrzebujemy zrobić? Raczej nie. Ten myśliwy wstał. Możemy rzucić do niego strzałę? Nie, trochę za daleko jesteś. Wróćmy tutaj. 60%, ok, zobaczmy. Ładnie. I wycofaj się. Dobra, Will. Zbudowałeś swoim przeszywającym atakiem, szkoda. Pójdź teraz go trafić. Serduszko? Widzę coś takiego. Nie było to miłe. Dobra, pomóż z tym. Ewidentnie nasi sobie z tym nie radzą. Wiedziałem, że sięgnie nas tak daleko. Gail, spróbuj. Spróbujmy jeszcze zmelfić tamtego gościa. I odejdź. Dobra. Will. Czy w końcu trafisz tego gościa? Proszę. Ekstra. O to nam chodziło. Teraz możemy od razu przeklnąć na siłę tego gościa. Dobrze. Serduszko. Z jakiegoś powodu twoja akcja jest marnowana, pewnie dlatego, że padłaś w poprzedniej turze, więc ulecz się miksturką. Na razie trzymajmy tą pozycję. Ty, Will, też nie masz nic więcej do zrobienia. Okej, okay, serduszko przeżyła dzięki temu, że ją uleczyliśmy.
Dobra. Możemy rzucić w nią miksturą. Tak jak oni wcześniej zrobili, spróbować. My mamy dużo mikstur. Możemy tak spróbować zrobić. Gdzie są te mikstury? Rzuć. Posępne serce. Okej. Okay. No niestety nasza główna akcja. Możemy użyć jeszcze kojące słowo na niej. Dobra, i wycofaj się. Dobra. Tak, czy magiczne pociski na nich sięgają? Nie. Mają trochę większy zasięg od nas. Może dlatego, że są wyżej położeni. Dobra, magiczne pociski. Dwa w niego i jeden w niego. Pięknie. Teraz się cofnij. Coś nam wrzucał, ale nie chce mi się patrzeć. Will. 60% trafienia w niego. To niezwykłe uderzenie mniej. Bo jest blisko. Dobra, ciachnij go. Pięknie. Możesz teraz przekląć tamtego gościa na zręczność. Nie żeby to nam się przydało, mam nadzieję. Mam nadzieję, że teraz serduszko będzie w stanie ściągnąć tego gościa. Nie. Dobra. To się jeszcze raz ruszy. Okej. Dobra. Ściągnijmy tego gościa i będzie po wszystkim. Gail? Nie? Will? Dobra, pomóżcie swojej koleżance stać. Dobra, to była całkiem poważna walka. Nie wiem, czy powinniśmy teraz się na nie rzucać, na te gnole, ale... Ewidentnie zużyliśmy większość naszych zasobów, więc będziemy musieli zaraz znowu robić odpoczynek. Ucho hieny, okej. Okay. Ucho hieny. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Sztylet. Tutaj precyzji. Prosta toksyna. Winko. Ogień alchemiczny. Hieny. Okej, okay, nie chciałem tego zrobić. Z pełno alkoholu teraz wszędzie. Dobra, nie masz. W nawiązaniu do mojego poprzedniego listu. Silvirka, Samvirka, Smędręczyni, Scandal Keep. Nie chce mi się tego czytać. Zostawmy to. Ale wiecie co? Mam osobny plecak. Powrzucam do niego wszelkie takie ulotki i książki.
żeby nam za bardzo nie zagracało ekwipunku. Okej. Okay. Jak z grubsza lepiej. Martwy agent karawany. Zlecenie dostawy. Dostarcz mi skrzynię bez jej otwierania. Jeżeli się otworzysz, dowiem się, bo zginiesz. To nie jest groźba. Tak się po prostu stanie, jeśli otworzysz skrzynię. Okej, okay, weźmy to. Lekka kusza, kiełbaski przydadzą nam się do odpoczynku najbliższego. Może powinienem wziąć jednak lekką kuszę. Nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło wykorzystać tego strzału w biegu. Dodatkowe obrażenia na pewno się przydadzą. Długi miecz. Martwy gnol. Posłanie to pobożnego Lufeirunu. Gdzie to wylądowało? Do wszystkich bogobojnów ludów Feirunu, w pierwszym słowie pozwólcie, że podziękuję wam, bla 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 bla, drugie rozdarcie, bla bla bla, chaos, bla bla bla. Nie wiem, nie chcę się czytać. Wrota są zamknięte. Okej, to może nas bardziej interesować. Wrota Baldura, bastion handlu i kultury, a w istocie siedlisko wszelkiego zepsucia i katastrof. Zbrodnia, bieda, podatki, oto ciężary niesprawiedliwie zarzucane na barki zwykłych obywateli. Złodzieje i przybysze tuczą się tutaj na naszej krwawicy, podczas gdy rodowici wrotanie głodują na ulicach. Zbyt długo już Wielki Książę i Parlament Równych lekceważą bezpieczeństwo naszego miasta. Jeśli tak jak my pragniesz stanąć w jego obronie, dołącz do tych, którzy myślą podobnie i cenią uczciwą wymianę idei. Dołącz do strażników wrót. Czas tym skończyć, wrota są zamknięte. The gate is closed. If not over, then through. Dobra, jeszcze szybko przyjrzyjmy tej tych martwych łuczników. Let's have a look. Szucho hieny. List otwarty w sprawie represji i pali. Redaktora naczelnego Bury Baldura, tabloidu słynącego z kontrowersyjnych tekstów. Bla 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 bla. No, weźmiemy sobie. Więcej rzeczy na sprzedaż w przeszłości. Dobra. Najważniejsze pytanie, czy daleko jesteśmy od tej... Niedaleko jesteśmy od tej... tego celu. Dobra, to szybko jeszcze. Obozowanie. Długi odpoczynek. Myślę, że tam też będzie dużo... tam też będzie dużo materiałów, które nam tutaj... O, dobra, pozbierajmy je może od razu. Okej. I'll take that. Dobra. Powinniśmy mieć naprawdę dużo rzeczy na odpoczynek. Dobra. No, Gale ma nam coś do powiedzenia. Nadal nie wiem, jak dostać się do menu alchemii. Menu obozowania. Ekwipunek i wyposażenie.
O, jest tutaj sortuj według rodzaj. Okej. Okay. To, że tutaj nie ma tego przycisku. Dałby się. Dobra. Menu alchemii. O, tutaj jest przycisk. Okej. Okay. Beształem tą grę. Cofam moje słowa. Beształem tą grę bez przyczyny. Okazuje się, wszystko co potrzebujemy jest. Po prostu nie widziałem gdzie. Sobie schowamy. List otwarty. Tutaj. Podwójny rysunek też tutaj. Reszta niech sobie leży tutaj. Dobra. Ten stalowy miecz nie może być wciągnięty przez Gale'a na wszelki wypadek. Dobra. Możesz sobie siąść po prostu. Dobra, Gale, co masz nam do powiedzenia? Jakaś koleżanka? A, mistrza, władczyni magii we własnej osobie. To istotnie ambitne pragnienie, żeby trzymać ją w rękach. Oh. My, you startled me. It's miles away. Zechcesz mi wyjaśnić, po co przywołałeś obraz bogini? No special reason, really. I was just practicing an incantation. Bullshit. Myślę, że to coś więcej. Patrzyłeś na nią tak, jak mnie nawet nie przyszło do głowy. Głupi głód krwi. Przez głód krwi zawaliliśmy ten test. Czy co, mamy dużo inspiracji? Użyję jej. Czemu by nie? Hej, ledwo. What can I say? She's Mistra. I can't quite describe it. The need I sometimes feel to see her, to draw the filaments of fantasy into existence. No sculpture or painting could ever do her justice. Only the fabric that she herself is and embodies. The weave. Mistra is all magic. As far as I'm concerned, she is all creation. Tak brzmi romantyczny mag. A raczej romantyzm maga. Brzmisz jak zakochany uczniak. It is a kind of love after all. At the very least, the most deep-seated passion. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Is it the same for you? Magia to jest muzyka, poezja i piękno. Choć podejrzewam, że trochę inaczej ją praktykujemy. Fair enough. Though in the end we're still playing the same composition. Perhaps I can show you what I mean by reaching into the weave together. Proszę bardzo. Then follow my lead. Spojrzenia. Jednym słowem, jakie mogę to spojrzenie określić, to homoseksualne. Now you. Dobra, co możemy zrobić? Bart, zwinne dłonie, wiedza tajemna, występy, zwinne dłonie najlepiej nam dadzą największą szansę. Zwinne dłonie, naśladujesz gest szybko i zdecydowanie.
Czego zawsze mamy takie słabe rzuty? Chyba jest zaskoczony, że cokolwiek się pojawiło. You feel something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Athran Mistraril Kantrak Eo. Twardy wstęp. Wyśpiewaj te słowa z małymi oznakami, ozdobnikami na Eo. Chcemy dodać premię przyjaźni. Oj, nie. Ah, yes. The scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony. As true as you can. Huh? Najlepsze, co mamy, to tylko z intuicji. Możemy chociaż raz wyrzucić coś powyżej dziesiątki? No, I'm sorry. But it looks like magic's not on the cards tonight. Perhaps I'm not quite the teacher I fancy myself to be. In any case, don't blame yourself. Mistra can be a fickle mistress. Coy to a T. Good night. Sorry, Gail. To wszystko przez to ugryzienie naszej. Czy jeszcze ma nam coś do powiedzenia? Gail slurped that thing up like a horse with a carrot. I hope he got what he needed from it. Co myślisz o Rafaelu? He brings to mind a story. The devil with the silver tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Tak, myślę, że Gail nie pochwala twojego postępowania. Za co, Gail? Tak, myślę, że stereotypowe kontakty z diabłem zazwyczaj się tak kończą. Z odpowiednim nauczycielem, tak. Co sądzisz o tym diable, Willu? Refuse him, no matter how tempting the offer. No matter how delicious the feast he lays out for you, the cost will be too great. Bez obaw, pakty z diabłami mnie nie interesują. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Dobra. Rozmawiajmy jeszcze z serduszkiem. So, Gail just consumes magical items like I do wine. We truly are a group apart. Nevertheless, as quirks go, that's a new one for me. Możemy z nią znowu porozmawiać? I don't think I've ever had a confidant quite like you. No to samo mam do powiedzenia. Lucifer! Użyłeś mnie. Przez ciebie zawaliłem gadkę z Gailem. Dobra. Prześpę się. I... Dobra, prześpijmy się i zobaczmy, tak.
Co mamy najcięższe? Dynie. Jeszcze kabaczek. Jak mogę wybrać tylko jeden? A, jeszcze cztery nam brakuje. Ciekawi mnie to alchemia, jak działa. Będę musiał chyba poszukać na internecie, jak to się robi. Domyślam się, że będziemy potrzebowali jakiegoś stołu alchemicznego. Póki co nie widzę żadnej opcji na coś takiego. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj. Wiecie co? W międzyczasie chyba się przejdę z powrotem do szmaragdowego gaju. Opylę wszystkie graty, jakie pozbieraliśmy do tej pory i kupię jakiś zapasowy magiczny przedmiot na zapas dla Gale'a. No i cóż, wracamy z powrotem tutaj i chyba niedługo spotkamy tą wiedźmę, czy cokolwiek, na cokolwiek Will poluje. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!